jest Padre Robert. Gdziekolwiek się pojawił, a pokazał nam różne i te piękne, wspaniałe oblicze Rio, ale tej najbiedniejsze, gdzie nigdy by człowiek tam nie dotarł. Ale z taką wielką radością, uśmiechem Padre Robert był witany. Rozstaliśmy się tam, później tutaj ksiądz Robert był, aleśmy nigdy nie przypuszczali, że wróci do nas jako biskup. Dawno temu w Kalwarii Zebrzydowskiej Pan nasz Jezus Chrystus spojrzał na Ciebie z ufnością i z miłością i chciał, abyś został Jego sługą i służył Jemu w czarni. Twoje poczucie dobroci, miłości, Twój uśmiech będą zawsze towarzyszyć wszystkim wiernym, którym służyłeś przez te lata, zarówno u nas w kraju, jak i w Brazylii. Rada parafialna i cała parafia będzie zawsze wspierać Cię, księże biskupie, swoją gorącą modlitwą, byś cały sobą i zawsze był dla Pana Boga i zdobywał dla Niego serca ludzkie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój Wam i z Duchem Twoim. Brak słów. Na początku tej mszy świętej chciałbym prosić, abyśmy wszyscy wspólnie, jednocząc się wokół Chrystusa, który za moment będzie tutaj obecny w swoim Słowie i w Eucharystii, aby każdy z nas potrafił znaleźć w Nim, w Jezusie Chrystusie, siłę i moc do realizowania tego, co Pan Bóg mu zadaje w życiu codziennym. Nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, Bóg. Pozwól, księże biskupie Robercie, że w tych słowach pragnę zawrzeć nasze rodaków życzenia dla Ciebie, abyś zawsze z takim zasłuchaniem najpierw w światło Ducha Świętego i w Słowo Boże pełnił swoją posługę. Obiecujemy, że możesz liczyć także na nasze dobre słowo, na wsparcie w postaci rady, jeśli byś kiedyś jej potrzebował. Bo biskup też powinien słuchać przecież swoich kapłanów, więc czasem może i posłuchać rady innych. Jestem świadom mojej małości w perspektywie tego powołania. Dlatego bardzo ważne są dla mnie słowa z drugiego listu do Koryntian. Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Panu Bogu, za wstawiennictwem naszej Matki Bożej Kalwaryjskiej i świętego Józefa, patrona naszej parafii, zawierzam całkowicie moje biskupstwo.